Co jest? Kruka się boisz? Odstąpisz mi go, dyja? A bierz go sobie. Kawał forsy zerwaliście, chłopcy. Ale żeby nie było potem, że twoje konie przed Kitkowym. A co, moje mają być? Szkoda czasu na przeprzążkę. A co będę miał z tego? Flachę! Słyszeliście, chłopaki? Stawia nam flachę. Wydyszy? Rano jak z końmi na zrywkę jechał. Zatrzymał się w smolarni zajrzeć. Nie boisz się, Michał, pytam. A czego? No to mówię, patrz. Nad Mohylskim lasem kruki chodzą. Jakby kto kropki nad drzewami pomalował. Niczego się nie bał, pojechał. Ty byś nie pojechał? W życiu. Za krukiem śmierć się wlecze. Jak welon za wdową. Jak ci na kominie usiądzie, to możesz od razu testament pisać. A on siedzi i czeka. Może i miesiąc starczy, gdzie wie, że się doczeka. Skąd one wiedzą właściwie? Kruki? Inne może nie wiedzą, ale nasze bieszczadzki wiedzą. Po 100 lat mają, albo i więcej. A potem przez lata człowieka nie widziały. Czego za nic mają? Szybko narkozy przygotować. Swoją drogą, żelazne życie. Raczej wilcze. Czy miał przy sobie jakieś papiery? Tak jest, już pisałem. Michał Kopera, wozak z parku konnego. A zgoda na operację, panie doktorze. No co, nikt z rodziny nie przyjechał?
Ludzie, którzy go przywieźli, twierdzili, że nie miał nikogo. Nikogo? Aha. Co? Panie doktorze, jest jeszcze ta książeczka PKO. O co chodzi? O cyfrę. Niech pan rzuci okiem. Rzeczywiście. Sam chciałbym być jego krewnym. Tak, tylko że on jest sam jak palec. A książeczka, niech pan zwróci uwagę, jest wystawiona na hasło. Jeżeli po operacji nie otworzy oczu... To będą dwa pogrzeby. Jego i no, tej kupy Fors. No chodź. Gotowe? Proszę operować. Proszę. Jeszcze kilo jabłek. Jabłek? Bystry jesteś. Jak woda w klozecie. Jeszcze coś? Chciałbym, ale nie wiem, czy dasz. Co? No wiesz co. Tatko! Niech tatko pozwoli. Co tam w mieście? Kopera dyszy jeszcze? Jak raz mówiłem. Potrzebna mu była ta zrywka. Tak tę Forsę kochał. Jutro do miasta jadę, sam zostaniesz. Do miasta? I na co on zbierał? Powiedz pan. Już on wiedział na co. Żony nie miał? Kiedyś miał. Dzieci mu nie płakały? Może tam, gdzie i płaczą. Żył w baraku na pryczy, jak my wszyscy. Ani mu, ani krowy. A jakby się zawziął, obu nas mógłby kupić. Z wszami i z kamizelką. Faktycznie? Panie, ja kwitkowym na zrywce byłem. Sam mu kwity wypisywałem. I taki koniec. Nikt w tym szpitalu przy łóżku nie usiądzie, ani tego kompotu w siatce nie przyniesie. Jabłka? Co ty upiłeś się? Odejdź, Urszula. Dlaczego, Michał? Odejdź. Przecież kiedyś ci byłam bliska. Odejdź, bo salową zawołam. Kiedyś byłam twoją żoną. Byłaś, ale już dzięki Bogu nią nie jesteś. Kompot ci przywiosłam. Napijesz się? Nie, nie bój się, to nie jest ze sklepu. To jest... Sama go gotowałam. Na jesieni. To jest tej śliwy, pod którą... Pamiętasz? Niczego nie pamiętam, tylko jedno. Ale o tym i ty wiesz, i ja, więc nie ma co wspominać. Jesteś bardzo chory. To moja choroba i przestań tu miauczyć nade mną. Moje były nogi, moja choroba. A tę cytrynkę to ci mogę tutaj schować, do tej szafki? Tylko do rozwodu wszystko było wspólne, a teraz jest wszystko moje. Michał, pomyśl sam, kto ci teraz pomoże? Przecież trzeba ci kupić wózek.
popatrz się. Kiedyś cały las należał do ciebie, a teraz to ty się nie możesz nawet z tego łóżka do tego stolika przysunąć. Ile lat cię nie widziałem? 5. I 50 byłoby za mało. Po co tu jesteś? Ty wiesz po co. Goni mi tylko żar. Gorączkę mam. Dużą? To moja gorączka i nic ci do niej. Michał. Siedzisz tu, a przede mną jakby szyba stała. Nic. Panie Snopek. Tak? Na PKS jadę. To już dzisiaj przyjeżdża? Tak, o 14:20. Wie pan, chciałbym, żeby tak było elegancko, da mi pan wyjazdowe konie. Koryś. Widzi pan, zastoją się w stajni. Ostatni raz były zaprzęgo, jak dewizowców wodziły na polowanie. Od tego one są wyjazdowe, żeby nic nie robić, nie? No szkoda. A dawno żony nie widział? Rok. To wiesz, czort z tobą. Innemu wozakowi to bym nie dał, ale tobie. Wiesz, dziękuję. Pana waliczka? Waldek, jestem. Proszę, proszę. Dobrze, proszę bardzo. Ta czerwona. Tak, proszę. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry. Widzisz, jaką bryką przyjechałem po ciebie? Hop! Jo. Odrzucicie mnie, panie. Nie po drodze mi, wio! Ja! Co to za jeden? Ma tutaj bacówkę nad Wołosaki. A skąd wiedział, że jadę w tę stronę? Fajnie. No, to siuli. No to pierdykniem, bo odwykniem. Zgadza się? Dobra. Dasz zmianę, czy koniec powitania? Dawaj. A ty, Jurek, dasz zmianę? Nie, ja już na dopingu jestem. Jurek niczego nie lubił na odmiarze. Ani wódki, ani forsy. Mógłby królem być przez rewca, ale woli w kuźni, mówi, że mu 2000 wystarczy. Dlatego jest Jurek 2000. Wszystko w umiarze. Wszystko? Panie Jurku. Panie Jureczku, na pewno wszystko? To zależy. Ty gdzie? Nie, jest nudno, do wieczora jeszcze daleko. Strągi biorą? I tam. A kartę rybacką mamy? Nie mamy. To co, mandacik? Jeszcze długo. Nie? Nie. To pofatygujecie się ze mną. A mnie nie po drodze, sierżancie. A co? Śledzia nie można pomoczyć? Zasłony był. Oj, obywatelu, obywatelu. Ale to
mądra. I zły kopera. To taki chłopak. Długo coś idziesz, Jasiu. A ja nie Jasiu. Ale długo. Widzicie co, panie? Najważniejsze, co by do celu trafić. A ze długo... Z Bogiem! Rozbieraj się. A Jurek i ten... No... Zostali po stuzie. Co noc im będę tak płacił, dokąd ty tutaj będziesz. Nawet w hotelu tyle noc nie kosztuje. Widzisz, jak ja tutaj żyję? Widzisz? Królową mogłabyś być u mnie. Popatrz. Przeczytaj. No przecież czas już szkoda. Ale czekaj, no chciałeś, no, żebym, czekaj, żebym no, tego... No. No po co? Bo nie zobaczysz mnie już więcej. Daj słowo, że to prawda. Powiedz tak. Wiesz, na wszelki wypadek. Co? No po co to ma być na marne? Ale co? Powiedz to hasło. Czy myślisz, że nie wiedziałem? Po coś ten PKS wsiadała, żeby tu do mnie przyjechać? Spytaj lekarza, ile mam szwów na brzuchu i nie rozśmieszaj mnie, bo to cholernie boli. Nie powiesz? Możesz coś dla mnie zrobić, Urszula? Przecież po to tutaj jestem, Michałku. To uważaj, przewróć mnie na... Wolno? Przewróć mnie na brzuch i pocałuj mnie, wiesz gdzie. Nikt nie przejeżdżał? Nikt. A ci z Dużycami nie jechali jeszcze? Też nie. A co? Chcesz się z nimi zabrać? Polej mnie. Czego on chce? Wilk. Żeby tak wiedzieć, co mówi. Ano, są tacy, co wiedzą. Michał był taki. Wszystko wiedział, rozumiał, tylko siebie nie rozumiał. Mógł przez las iść nocą, jak grabarz przez cmentarz. Lęk w grobie zgubił, a przez życie szedł i wszędzie zasadzki widział. Życie nie las. No tak. Jadą. Teraz już jadą. A no to zabiorę się z nimi. To nie oni. Kto to może być? Na turystę za wcześnie. Do miasta! Siadaj! Widziałeś, jak przed chwilą Fiat smarował? Ksiądz do kopery pojechał. To był ksiądz? Nie, chyba zostanę, cześć. Tu kiego grzyba nas haltujesz? Na rozpędzie byłem. Co jest? Rozmyśliłem się. Odechciało mi się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz drzwi nie pomylił? Nie. To znaczy, że już całkiem źle ze mną. Niech ksiądz siada. Zapali ksiądz? Nie. Staram się jak najmniej. Czasem po jedzeniu to tak, ale tak to... Ja nie wiem, jak zacząć. Pierwszy raz w życiu spotyka mnie taka rozmowa. Nie będzie z niej ksiądz zadowolony. Ona panu ma przynieść ulgę, a nie mnie. Żarłem, piłem, baby macałe. No i po co księdzu słuchać tych świństw? Byłeś człowiekiem pracy. Tak, byłem. Pomyśl więc teraz, czyś nie skrzywdził czasem swych krewnych, bliskich, dzieci, małżonki, którym może skąpiłeś, gdy byli w potrzebie. Ale ja nie mam krewnych, ja nie mam bliskich, dzieci, żony. Ja sam jestem. Nie jesteś sam. Z tobą jest zawsze on. Ksiądz Pana Boga ma na uwadze? Był? Nawet tam nad Mohyrną, kiedy mi łańcuch pęgi i dłużyca przeszła po mnie jak walec. No chyba musiał się zagapić. Ja powiem księdzu. Nie. Lecz może chciał cię wypróbować. Eksperyment czy wytrzyma? No, dzisiaj moda na eksperymenty. Może i do nieba trafiła. Nie. To była próba. Czy zachowasz duszę człowieczą? Czy w chwili, gdy pojmiesz, że dobra, które zgromadziłeś z takim mozołem i potem, nie będą ci już służyć? Czyś gotów jest podzielić się nimi? Z kim? Och, z kim? Z kim? Ciągle pytasz z kim? Podejrzliwość zżera ci duszę. Uspokój się. Z nikim. One powinny służyć tobie i chwale Bożej. Mogłyby, może i mogłyby. Wszystko jest w twojej mocy. Słyszałem, że odwiedzała cię tu kobieta, ale się odtrącił. Nie tu, 5 lat temu. Ona wobec Boga zawsze jest twoją żoną. Bo to, co on połączył, tego ludzka moc rozwiązać nie może. Czy ksiądz był kiedy w lesie? No przecież mieszkam tu z wami. Ale nie po to w lesie, żeby grzybki pozbierać, ale żeby znać las jak 4 kąty swojej plebanii. Otóż w lesie jest tak. Zdarza się czasem, że na ścieżce znajdziesz kupkę kości. Głupi powie, wilk biesiadował, a ja powiem, nie wilk, a ryś. Bo wilk nie żre na miejscu, a tylko kości rozwłóczy po całym lesie, a ryś nie. Widzi ksiądz, w lesie nawet po śmierci kości tej lani krzyczą i donos robią na napastnika. A między ludźmi? No co ten krzyż komu powie? Że dobrzy ludzie go postawili. Ludzkie tropy są fałszywe. Nie to, co leśne. Źle myślisz o ludziach. No, różnie myślę. A ta kobieta... Co? Co ta kobieta? Ja, jak ksiądz widzi w telewizji, ze swoją gębą kariery nie zrobię. Mogę najwyżej żubra Bereszka udawać. No ale i taki człowiek też ma prawo do szczęścia. To ty?
Co robiłaś? Jak to co robiłam? Spałam. O tej porze? Duszno mi było. Michał. Czego się boisz? Mnie? Miałeś przyjść, zobaczyć, jak wygląda zrywka. Zaraz pójdę. Nie trzeba. Tu ci pokażę. To sakramencka robota, Urszula. Konie można na śmierć zajeździć. Szkoda, że nie ma moich koni tutaj. Nic inne też poradzą. Chodź. Ubrać się muszę. Po co? Czy to inni nie ciekawi zobaczyć cię taką? Na przykład Jurek 2000 nie widział cię tak? Rubin ma ochwat na obie nogi. A ty spieprzaj stąd! Przez taką zdzirę takiego konia bym zmarnował. Tak. Odstąpiłeś od zemsty i chociaż z innych niż sumienie pobudek, jednak ich zaniechałeś. A teraz pomyśl. Ja widziałem te kobiety. Tak zrozumiałem. Żałuję swych grzechów. Jest pokorna i pragnie dobrym uczynkiem naprawić swoją winę. Ponieważ jednak zawiniła wobec ciebie i przykazań, pragnie sprawiedliwie podzielić swoje uczynki. Tobie wystawi pomnik, a resztą obdaruje parafię. Księdza sprawa rozgrzeszyć ją. Widzisz, wszystko tu było spalone. Bóg nie potrzebuje luksusów, ale przydałyby się lichtarze, dywan, nowe komże. I to wszystko obiecała księdzu Urszula? Tak. Majątek. Sam widzisz, że nie dla doczesnych uciech potrzebuję tych pieniędzy. A jakich pieniędzy? No, tych na ofiarę. A to ona ich nie ma? No, liczymy na to, liczymy na to, że pojmiesz intencje i wyjawisz hasło. Hasło? Zapomnij tej kobiecie wszystko i wyjaw. Mogę? Bez obawy. Przeciwnie, jeśli nawet dotąd w sercu żywiłeś jeszcze niedowierzanie, teraz masz pewność, jak zużyta zostanie twoja ofiara? A to moja czy jej? No, twoja, rzecz jasna, że twoja. I kupi ksiądz lichtarze? I lichtarze, i świeczniki. I dywan? I dywan. Pięknie. Spociłem się. Zapewne masz gorączkę. A kto by jej nie miał?
żebym tylko mógł sobie przypomnieć to hasło. I jak to? No jeśli mam wszystko wybaczyć, darować, zapomnieć, to stało się. Zapomniałem wszystko. A hasło? No jak wszystko, to wszystko. Krucho z kopertą. Ksiądz był u niego. On i biskupa przeżyje. Córka przyjechała. Jacka? Nie, Oleńka. Ojciec! Wizyty tylko do czwartej! Wiem. To szybciej. Ty co? Do miasta? Po kiego? A daj mi wszyscy spokój do jasnej cholery. Co tam, Lesie? Kto teraz jeździ moimi końmi? Jeszcze nikt. Jeszcze nikt. Michał. Powiedz to hasło. Dobry z ciebie chłop. Przynajmniej nie udajesz, żeś przyjechał spytać się o zdrowie. Nie to jesz, napluć, baby mnie pchały. Michał, przyznaj się choć do jednego. Ja nie mówię do dwóch, do jednego. Dla bękartów to zrób. Nie dla nich. A po coś mi wtedy prosił? To Jaćka. Kiedyś wypisywałem twoje kwity na zwózkę. Zobaczyła, policzyła. Proś go w swaty, mówi. Ty, Michał, spirytus czysty pijesz czy z herbatką? Z herbatką? Jaćka, no to daj tego czaju. Proszę. Słyszałem, żeś się rozwiódł. A bo co? A nic. No, puściła. No to... Szkoda tego napędu dla was. Pewnie, że szkoda, ale przecież sama nie zliżę. Oleńka, czas krowy wydoić. A tak, tak już. Dobra, czas. Dobra. Albo dobrze, pójdę. Tak jakoś mi się zachciało spać po tej wódce. Jakby mnie kto potrzebował, to w stodole będę.
Nalej, stary, jeszcze kropelkę. Niech się dzieje, co ma być. Człowiek jest tylko człowiekiem. Nie wiedziałem, że cię dziadkiem zrobił. Ludzie mówili, podaj do sądu. Nie tam, w ryja dać, a nie po sądach się włóczyć. Ale miałeś silniejszy ode mnie. Jak się obudziłem rano, było po wszystkim. Zjadźmy do północy, a o świcie rękę dopadł. Zdrowo! Porodziły jedna po drugiej. A podobne jak wilczęta. Położna zapisanie się bierze. Pyta, kto ojciec? Cooper. A drugiego? Cooper. Już położna nie chciała wierzyć. A co dopiero sąd? A mówiłeś, że nie miał fartu do bab. A bo to był fart. Za łatwo poszło. Mówi, po co mi żona nie śmiała? Nie śmie odmówić, to nie. Niech do innego trafi. Nie idzie inaczej. Bez przynęty baba nie chwyci. Zawsze coś na ten haczyk musisz założyć. Banknot, chody, urodę. A miał ją? Ej, to go gryzło. Chciał taką poszukać, żeby w nim człowieka widziała. Nie skarbonka. Ale ludzie go znali. Dobrze chciał. Jeszcze rok dotwórz parę zer. Jechać między innych ludzi. A czy inni są inni? Własnej osobie. Tak przylgnęło do mnie to pańskie przezwisko, że nawet na uczelni inaczej na mnie nie wołają. Żmija. Siadaj, chłopaku. No co tam masz w tym swoim worku? Słabo. Dwie salamandry, zaskroniec, badalec. Pokazać? No, pytanie. Fajne. A gdzie się znalazł? Na Chryszczatej. Tak jak pan w zeszłym roku radził. A widzisz. A żmije masz? Nawet trzy. A, wiedzieć się. No, a ze mną, jak widzisz. Słyszałem. Gdzie? W górach. A co mówili? Że właśnie ten wypadek... A nie, ja nie pytam, co mówili, a jak mówili? Co? Jak to ludzie? Słuchaj, a jak po twojemu jest żmija? Vibera. Vibera verus. No właśnie. Panie Żmija, nie boisz się pan? Dlaczego? Coś pan za jeden? Sprzedajesz pan to gówno? Nie, proszę pana. Jestem studentem herpetologii. Właśnie robię magisterium o faunie pieszczackiej. A, o faunie.
Wystarczy chwycić blisko głowy. No, wszystkiego trzeba spróbować. Tak. Michał! Co się stało? Zabawiasz się, a tam nas Kwitkowy kantuje. Co, Kwitkowy? Tak. Na ile nas naciął? Jest go drapał. Niemiarowym kijem mierzył, oddychę za długi. Nie na jakąś stówę naciął, a ciebie pewnie więcej. Mnie nie. No, zobaczysz. Mnie jeszcze długo nie. Panie Żmija, ile pan chce za to? Nic. W porządku. Masz pan u mnie flakę. Może to pana zdziwi, ale nie piję. No to w takim razie przyniosę panu lizaka. Albo loda. Panie Kwitkowy. Cześć, cześć. Ma pan dobrą robotę, panie Kwitkowy. Skaleczył mnie pan, panie Kwitkowy. Nie słyszy pan, co do pana mówię? Mówię, że pan mnie skrzywdził na jakieś 150. Chłopaki, widzicie? Chłopaki, zbijcie trumnę na jakieś 1,60 m. Kwitkowy jest większy, ale go jakoś upchamy. No dobra, pomyliłem się. Zdarza się, nie? Nie ze mną. To przy następnym wyrębie dopiszę. Nie przy następnym, a teraz. Powiedziałem, Kwitów nie będę kreślił. Porządny z pana chłop, panie Kwitkowy. Zapalimy? Skręta? Tak. A bibułkę masz? W twoim kicie skręcimy, to dobry papier. Uch, ty draniu, ty! Za 100 zł byś człowieka zabił! Za 100 zł? No to szukaj, wąchaj! Rosną? Skurwysynu, podpisuj, ale już! Znaczy, mało ci już naszego paskudztwa i do Wenezueli mówisz. Nie wiem, czy w ogóle uda się ta wyprawa. No, rzecz jasna, okazy tam są wspaniałe, węże. Uczelnia nas popiera, paszporty mamy. Ale to wszystko kosztuje. Za darmo chciałeś pół świata przejechać? Jesteśmy tylko studentami. Liczymy, że uda nam się popłynąć polskim statkiem i za złotówki. Ale nawet ze wszystkim musimy się liczyć, musi pan to zrozumieć. A dlaczego ja to muszę zrozumieć? Bo mówi pan, że nie ma nic za darmo. Bo nie. Posiwiejesz. Zrozumiesz. Już rozumiem. Może właśnie o takie głupstwo rozbije się cała wyprawa. Dla ciebie to głupstwo. Nie dla każdego, ale dla wielu taka suma nic w ogóle nie znaczy. Na przykład dla mnie.
Nie wiem. No powiedz to wreszcie. Mnie miałeś na myśli. Dlaczego? Dlatego, że tu dzisiaj jesteś. Wszyscy, którzy tu przychodzą, mówią w końcu o pieniądzach. No dlaczego jeszcze nie pytasz o hasło? O co? O hasło, no. Pytaj, domyślaj się, zgaduj. Jak zgadniesz, no to pojedziesz po tego swojego węża z łapami, którego w ogóle nie ma. Nie ma węża, nie ma lichterza w kościele, nie ma mojego nagrobku. Wszystko to nieprawda. Jest tylko moje hasło. I o to wam chodzi. Panie Michale, może ja zawołam lekarza? Nie trzeba, niech pan pyta o to hasło. No? Nie, pytaj, zgaduj. Ile z twojej encyklopedii słów? 100 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy, milion? Las słowa, a w tym lesie gdzieś tam rośnie moje hasło. O nie, bratku. W lesie to ja jestem mądrzejszy od ciebie. No, mogłoby być trochę lepsze. Kiepsko. No cóż, znowu muszę liczyć tylko na siebie. No tak. Mógłby pan uchylić okno. Duszno. Deszcz pada. Duszno. Dobrze. Trochę uchylę. Deszcz. Może ich chociaż to odstraszy i nie przyjdą. Kto? Kruki. Zaczyna mi się pan nie podobać. Tam na Mohylnej wcale ich nie było. Smolarzowi się w oczach dwoiło od gorzałki. Ale jak je rozpoznać, skoro wcale nie są czarne? Kto? No mówi przecież kruki. Dziobów nie mają. Tu sterczały na tym krzesełku. Kto? One właśnie zlatują się zawsze, kiedy jest koniec, ścierwo czują. A wie pan, jak kraczą? Hasło. Hasło. Pan nikomu nie wyjawił? Doktorze. Tak. Ja nie mogę mówić. Niech się pan nachyli. Powiedzieć panu to hasło. No jeśli taka pańska wola. Powiedzieć. Jeżeli miał przepaść. Ale niech pan zakracze, żebym wiedział, że się nie mylę. Niech pan zakraczy, no. Kra. Tren! Ciastro! Natychmiast tren! Tren!
chamskim hościem ku razom zmówiłem. Pies babę przeskoczył, panna się skłoniła.